tłum, wielkie mnóstwo ludu. To obrazy, które towarzyszą nam w czytaniu Ewangelii. Ludzie podążali za Jezusem, bo w Jego mowie była moc, było prawdziwe życie, była nowa nadzieja. Ludzie podążali też za Jezusem, będąc świadkami cudów, które Jezus uczynił. I taki jest właśnie początek Ewangelii, który zaprasza nas w najbliższą niedzielę. A jest to Ewangelia, którą czytamy u Ewangelisty Jana w 6 rozdziale od 1 wiersza. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które uczynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie, a Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Drodzy, jak widzimy, tłumy podążają za Jezusem, widząc cuda, które uczynił. Koniec dzisiejszego tekstu mówi o tym, że ludzie po raz kolejny doświadczają cudu, co więcej, zamyślają podejść Jezusa, porwać go, obwołać królem. Ale gdybyśmy dalej śledzili nasz tekst, dalej śledzili Ewangelię, to zobaczymy, że za chwilę ludzie będą żądali kolejnego cudu, kolejnego dowodu. Tak jest bardzo często z cudami, których człowiek doświadcza, tak jest po prostu z naszą pamięcią. Można powiedzieć, to co było, nie daje już takiego świadectwa. Wiara, która miałaby się opierać tylko i wyłącznie na cudach, jest wiarą, która bardzo szybko ległaby w gruzach, bo będziemy potrzebowali kolejnego dowodu, kolejnego cudu, kolejnego doświadczenia. Jezus prowadzi ludzi do prawdziwej wiary. Wiary, która nie będzie się opierała tylko i wyłącznie na kolejnych dowodach, kolejnych doświadczeniach, ale wiary budowanej, ugruntowanej. Wiary, która musi też przejść przez próby, również takie, jakie musieli przejść uczniowie. Próby niepewności, próby poradzenia sobie z rzeczywistością, próby zaradzenia w ludzki sposób na to, co w danej chwili jest. Bo przecież reakcja Filipa jest bardzo ludzką reakcją. Nie starczy nam z tego, co mamy, na to, by dla wszystkich kupić jedzenia. Ale Jezus wiedział, co ma czynić. I to jest, drodzy, dla nas sedno Ewangelii. Bo jeśli podążamy za Jezusem, jeśli nie zdajemy się tylko i wyłącznie na to, co w świecie doświadczamy, to możemy być pewni tego, że Jezus wie, co ma uczynić i dokąd ma wieść nasza droga. Serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę, by wspólnie razem rozważać Ewangelię, by wspólnie razem podążać za Jezusem.